publiczność dopisała, wypełniając przygotowaną przestrzeń na Jeleniogórskim Placu Ratuszowym, nie zabrakło również najbardziej znanych utworów z ostatniej płyty Wyfarnej. Tak więc pod Jeleniogórskim Ratuszem usłyszeć można było takie hity jak Cicho lub Ewakuacja. Dzień nie należał do ciepłych, tak więc artystka zarządziła muzyczną rozgrzewkę przy akompaniamencie swoich najbardziej energetycznych utworów. Fani Farnej oblegali nie tylko scenę, ale także restaurację, gdzie gwiazda spotkała się z dziennikarzami. Jak powiedziała, obecnie pracuje już nad nowym materiałem, bardziej jazzowym i akustycznym. Moje utwory, jak właśnie Cicho, Ewakuacja i inne single, są przerobione na takie bardziej klubowe klimaty, klubowe w sensie muzyczne, nie remiksowe. Pojedziemy w trasę w listopadzie z takim czymś i wydajemy płytę, która już jest nagrana. Brzmi to, myślę, bardzo fajnie. Pod koniec roku rozpocznie się trasa promująca nowy, niezatytułowany jeszcze krążek. Natomiast dla czujących niedosyt po wczorajszym koncercie mamy dobrą wiadomość. Ewa Farna ponownie pojawi się w naszym regionie w sierpniu, kiedy to w Złotoryi odbędzie się czwarty już z kolei zlot jej fanów.